Hej, hej, witam was serdecznie, ja jestem Kamas, a przed wami kolejny, bodajże siódmy już odcinek z gry Metro Exodus. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć gościa z portu, który ma nam naprawić pociąg, bodajże. I udało nam się też uratować Annę. Była gdzieś w jakichś antenach i padła po prostu w dziurę do jakiegoś bunkra tam. Ale na szczęście uda nam się uratować i będziemy dalej kontynuować naszą rozgrywkę. Zapraszam. I found Anna. She crashed through the roof of some pre-war bunker, bumped her head, and was unconscious for a while there. Luckily, she seems all right now. In the meantime, there have been some new developments at the Aurora. The Colonel wants me back there ASAP. No, jak widzicie, znalazł Anię. Padła do jakiegoś bunkra. Ale jest wszystko ok, wszystko doszło do siebie, jest ok. No i się też działo na pokładzie Aurory. Kobieta, którą ratowaliśmy z jej córeczką, chcą dołączyć nas do załogi, tylko że pułkownik nie chce się na to zgodzić. Myślę, że trzeba go namówić, żeby z nami zostali. Nie ma co ich tu zostawiać na pastwę losu. Więc tak, skończyliśmy w tym miejscu. To dobrze mi się zapis ostatnio usunął. Nie wiem z jakiej racji, ale po prostu musiałem dzisiaj od nowa godzinę poświęcić, żeby dotrzeć do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. No, nie wiem co się stało z tym zapisem, ale po prostu był, ale inny, starszy. Dobra, zobaczmy czy mamy wszystko na wyprawę potrzebne. Amunicji mamy tego pełno. Trochę tej możemy sobie skraftować jeszcze. Tutaj mamy. W sumie daleko chyba nie będziemy się oddalać, więc tutaj wszystko mamy ok. Wszystko ok, dobra. Jesteśmy gotowi na wyprawę. Apteczki mamy. Więc spoko. Idziemy. No, czołgaj się. Oho. Oj. Serio? Okej. Tak się bawić nie będziemy. Mamy komitet powitalny przed wejściem do naszego schronienia. Nie chcę zrobić dużo hałasu. Może stąd się tam uda jakoś. To jest ten jeden. Gdzie reszta jest? Jest kolejny martwy. Dobra. Jeszcze raz. Wyjście numer 2. Dalej tu słuchać. A nie, to ten potwór morski. No, wielkie bydle. No proszę, kto do nas wraca. Trochę sobie ustawienia z sensitivity zmieniłem i się trochę lepiej strzela, tak jakby. Okej, tu jesteśmy. Tu pozabijaliśmy tych. Dobra, co my mamy w ogóle na taskach? Mamy wrócić do punktu. Aczkolwiek interesuje mnie, co tam jest. Tam jest dużo ludzi. Nie wiem, czy oni są przyjaźni, czy nie. Myślę, że warto byłoby to sprawdzić. Trzeba było to sprawdzić, na pewno. Nie wiem, co nas tam czeka. Więc zaraz się okaże. Jakieś materiały, coś tego, nic. Okej, rozumiem. Dobrze, mamy lunetę, to możemy się przyjrzeć. Teraz nikogo tam nie widzę. Hmm.
O. Bandyta. Okej. Upsi. Oho. On się poddaje, czy... Nie ufam takim. Już ci pomogę. Mogę tu sprawdzić teren? Sprawdź tego teren, zaraz się uwolnię. Nie chciałbym dostać w plecy. Od bandziora. Przy okazji polutuję, zobacz co zebrania jest. Oj, banditi. Banditi. Ale miał futerko. Fajne attachmenty. Tych attachmentów widać nie zbiera mi wszystkich. No tu kolejni martwi. To nie są ci źli, których zabiłem. Okej. Aha. Nie, to nasz morski potwór się tam burzy. Nie wiem na co. Dobra, co wy tu mieliście? O, jest jakiś... rewolwerinio. Okej, coś tu jeszcze znajdziemy? Jakieś chemikalia. I co, i to by było na tyle, mówicie? Że można jeszcze wyżej wejść. O, można jeszcze wyżej wejść. No tak. Rozbieramy wszystko. A, i to będzie nasza kryjówka zapewne. Można się tu przekimać? A, nie można się przekimać. Okej. Ale mamy tutaj fajną bronkę, widzę. W sumie nie wiem, czy ją... Ta moja jest jednak lepsza. Ja wolę tak swoją jednak. No po prostu tylko rozbierzemy. Dostaliśmy jakąś kolbę lepszą. Lubię ten pistolecik. Jest bardzo, bardzo fajny. Szafeczkę jeszcze. Okej. Fajnie to. Wejdźmy na górę, zobaczmy, co się dzieje. Okej. Nic się. Simon, the bridge is on for. The fanatics have taken over. I was prepared to give them a quarter of the cargo, but they wouldn't even hear me out. Wanted me to leave a diesel first and fuck that noise. I'm not pushing the platform with a fucking handcar for 200 clicks. We're neck deep in the red though. So I'm sending search to you with this message. Sell the diesel to the brothers. Offering good cash for it and get that fey. Or a self-propelled barge or a tugboat. Do you understand me, Simon? No haggling. As soon as the others hear about the bridge, any piece of shit that floats will be worth its weight.
Czas to pieniądz, dokładnie. Widzę, że tu jest takie miejsce, z którego możemy zjechać tam, o. Ale na razie nie potrzebuję. Widzę, że to jest interakcja z gitarą. Czy na tej gitarze możemy grać? Nie możemy? Chyba nie możemy. Ale ją wziął. No więc spoko. O nie, dobra, wyjdziemy tam jeszcze na górę. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, powiem, że widok jest ładny, ładny. Masa trupów. Tam jakichś dwóch gości. Okej. Coś tam jeszcze jest. Spory teren tu jest, widzę. Bardzo spory. Okej. No dobra. To w sumie na razie tylko tyle chcieliśmy zobaczyć. Idziemy do tego gościa, zobaczymy, co nam powie. No tu więcej nic nie mamy, okej. Dobra, zwijajmy się stąd. Wow, to było niebezpieczne. I dobra. No to w sumie, żeśmy wszystko tutaj ogarnęli. Ten chłop, co się poddawał, gdzie on zginął? Tutaj, okej, okay, widzę go już. Raczej widzę go kask. Ale ten helmet. Jego ciało zniknęło. No trudno. Ty, to jest ten wieśniak wtedy, co go spotkaliśmy. Thank you. Ah, these devils caught me on my way to the house of the fish. I had a penance from my father, Stellandius, and so I got about halfway, and then this got me. I see you're one of the heretics, but I tell you anyway. There is a cache here on this island. There is a device, but we can use it. It's a sin, but you could. I'll just have some rest here before I go back. I'll keep praying for you to the starfish for the rest of my life. It might save your soul. Rozumiem. W tej wysepce, czyli pewnie... Tak jest, na tej wysepce. Tylko pytanie, jakby z tamtej wysoki potem wrócimy, nie? No cóż, spróbujmy. Będzie niezła jazda. Najwyżej nie wrócimy. Trudno.
Nie, następny ci wyjdzie spokojnie. To są jakieś dziwne zębiaki. Ja się wywalił. O! To familia tam jest. No to myślę, że najpierw... Oj. Nad główką mu przeciało. Na taki dystans ciężko jest strzelać. Zaś amunicja. Teraz wszystkie materiały... On jest wytrzymały, strasznie widzę. Aż tu ich słychać, jak się wydzierają. O kurde, sporo ich tam jest. Raz, dwa, trzy, czterech na pewno. O, dostał heada. W końcu. No czemu ten nie mógł dostać heada? Tam jeszcze jest. Tu jeszcze. O kuźwa, nie, to trzeba bez kitu ich. Miałeś tam pójść. Zresztą... Let's have some fun, jak to się mówi, nie? Będzie ciężko. No wiem. Ale lecimy! Co, on sam się zabił? Kurde, tyle amunicji poszło. Mam pomysł. No na kleturze by się na pewno lepiej grało, bo to pyk pyk, hejdzik, hejdzik. Uuu, panie. Pokaż mi go pan. Z tego, że strasznie brudny, to nie. Szkoda, no. No szkoda, szkoda. Ja teraz nie mam możliwości, żeby go prawić. Gdzie na tej wyspie jest ten skarb? O kurde, to nie ta wyspa, ty. To jest tamta wyspa. Na bank jest tamta wyspa, ale się wkopaliśmy.
Jeśli się uda, to znajdziemy łydkę tutaj dziś. Wygląda jakiś item, ale to jakiś... dobra. Ta. Zdeptałem go. Kurde, ja myślałem, że to coś żywego, kurde, ale jednak widzę nie. Aha. Myślę, że... damy radę, tak jest. Aczkolwiek dalej, co i jak? A, myślę, że... tutaj już chyba nie trzeba tak skakać, okej. Okej. Pusta. Okej. Pusta. Czyli rozumiem, że trzeba znaleźć jakąś benzynę. Żeby to uruchomić. Tylko ja ci benzynkę znajdę. Spróbujmy zrobić interakcję z tym. Nie ma paliwa. No, czyli tak to wygląda. Są kanistry jakieś, ale im nic nie można zrobić. No proszę. Tutaj coś się stało, jakby czas się zatrzymał, ale no okej. Czyli jest taka po prostu nasza zagadka. Jest taka zagadka, że musimy znaleźć paliwo i uruchomić system. No, to jest ciekawe, no. Rozumiem, mutanty, anomalie, radioaktywność, no ale żeby grawitacja, kurde, taka, no. Co te kruki? O, jest łódka nawet, okej. I wy jesteście? Aha. Don't you worry, it's a
faithful have nothing to fear. The fish? Yeah, I don't fear, for I hold the true faith, but the fish comes here to feed. Yes, but the fish would never touch true believers, so no fear there. Of course, if your faith is strong enough, then it's another can of worms. The fish means a double of the non-believer whole. Even the true believers can connect to him that he will get twice with the other. Ila? Ah, will you just look at what the cat dragged in? A heretic! Well, I'll be. He doesn't turn his satanic light on us. His gun is holstered. He's a human after all, even though he's a heretic. He has some sense, even. His soul may not be completely lost. You wish. Do they even have a soul, the heretics? Look at his armor. Yeah, that's a work of Satan, all right. I wish our paladins had something like that, though. It's my mother, Celestius. We'd never have lost the train depot or the tower to those bandits. We'd still have it all, and they'd all be in hell. We'd be cutting them down like dogs. It is temptation. Temptation by technology and satanic power. You're right. But really... Nie będę was zabijał, nie mam zamiaru. Ja to bym chciał paliwo znaleźć. Które się musiało rozpadać, no wiecie co? No to będzie ciekawa zagadka, powiem szczerze. Warsztat mamy... Wszystko to mamy, jeszcze coś tutaj jest za tym. Jeszcze nas tu nie było. Musimy to sprawdzić. No jest tu kanister. No nic z nim mówić nie mogę. No i co? Nic więcej tutaj nie ma. W sumie na razie mam wszystko pełno, więc jest spoczko. Zrób z takiego kałaszka, to pewnie, że tak. Jeszcze powiększony magazynek? Pewnie, że tak. Co to mamy nowego? Ale świetny ten. Wysokie ergo. Świetna sprawa.
To możemy rozebrać, bo szyganów nie używamy. Dasz jakieś narzędzia. No i w sumie tyle. Mamy wszystko, co potrzebne. Musimy znaleźć tą benzynkę. Coś tu nas pojawił. Ci się zwinęli już. Plum. Ej. Co ci zrobiłem, ty? A następny przyszedł. Weźcie się, odwalcie do mnie. Ja tą benzynę wziąć. Na pewno benzyna tutaj nie będzie. To było ciekawe. Z tym też tak mogę zrobić? Też tak mogę zrobić. Ciekawe. Może w porcie znajdziemy benzynkę, co? Tak myślę. Czyżby? Serio? Dwa razy dookoła obleciałem. No ale spoko, no. Na lewej benzynki. No i dobra, odpaliliśmy. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Ale to już w następnym odcinku. Więc zapraszam bardzo serdecznie do lajkowania, subskrypcji. Udostępniajcie filmik, jak wam się podoba. No i oczywiście zapraszam na następne odcineczki. Hej, trzymajcie się.